Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku 5PM. Paulina Koziejowska. Monika Grzeszczyk. Po II wojnie światowej musiały upłynąć blisko dwie dekady, nim garnitur zakościł w szafach kobiet. Mimo że powróciły w latach 80. w dość fantazyjnej, bo geometrycznej formie, głównie dzięki serialowi Dynastia, to ich popularność miała charakter dość incydentalny. Pojawiły się dopiero w kolekcjach na 2010 rok u Jeana Paula Gaultier, Stelly McCartney, Prady czy Donny Karan. W dzisiejszym 5PM sprawdzimy, jaki pomysł na garnitur mają polscy projektanci. Dowiemy się, co to jest bezec i kozerka, a także jak leży garnitur uszyty na miarę. I czy nowoczesna kobieta jest na tyle silna, aby nosić nie tylko garnitur, ale także i frak? Zapraszamy. Wojtku. Tak. Spalla. Co znaczy po włosku? Spalla to jest tak naprawdę, dobrze by było, jakbyś powiedziała spalla camicia. Bo spalla camicia to jest od razu odpowiedź. To było pytanie do Sebastiana. A czy będą u Ciebie fraki dla panów? O Boże, wszyscy o to pytają akurat. Jak są kolekcje męskie, nikt nie pyta o kobiety, a tutaj... Rzadko kiedy można Ciebie zobaczyć bez nakrycia głowy. Skąd to zamiłowanie? A to nieprawda, że rzadko, dlatego że zwykle latem, kiedy jest gorąco, no to lubię, jak słońce grzeje w czaszeczkę. Czy myślicie, że Wasze kożuchy mogą być takim przedstawicielem na świat Polski, tak jak na przykład oscypki? Towarem eksportowym, tak. Takim? No, mam taką nadzieję i myślę, że tak. Powiedziałeś mi przed programem, że ten kożuch, który jest za nami, kosztuje 12 tysięcy. Znaczy... Jeszcze nie minął rok. Ja zrobiłem dwa pokazy i otworzyłem butik swój, także to jest bardzo dużo. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Kolejna sukienka. Kolejna sukienka. Gdzie ją dopasowujemy. No i teraz... Poczekaj, ja zgadnę. Bardzo tak, dobrze. Proszę. Widzisz, jak pięknie? Zdałaś ten egzamin. Mogę być Twoją asystentką. Oczywiście. Powinna się znaleźć w naszej diecie tylko kawa dobrej jakości. Co to znaczy kawa dobrej jakości? Jak Państwo widzą, przebrałam się. Mam na sobie sukienkę modułową. A co to takiego? O tym opowie Michael Heckmatt. Ile masz płaszcze? Nie wiem. Więcej niż butów, czy nie? Nie mam pojęcia. Nie, butów mam więcej, a jeszcze więcej mam torebek. Boże, po co ja to mówię? Użycie takie geometryczne origami, co to takiego? My to tak troszeczkę nazwaliśmy, to jest taka robocza nazwa techniki, którą stosujemy w konstrukcji ubioru. Jaki kołnierzyk jest taki najbardziej elegancki? Czy miałeś kiedyś problem z tym, żeby sprać szminkę z kołnierzyka, z koszuli? Tego nawet się nie przyznaję, nawet pod torturą. Matko, gdzie to pani wygrzebała jakieś takie? Kojarzysz firmę Lilu i tak, firma, która zaczęła wprowadzać biżuterię personalną. Tak jest i teraz są także rękawiczki personalne. Nie sprząta, nie pierze, nie gotuje i ciągle chodzi w rękawiczkach. Zajmuje to, założenie gorsetu zajmuje minutę, zdjęcie 30 sekund. A mężczyznom? Krawda są obsłużyć. Przepraszam, nie słuchałam.